jeszcze, żebyśmy to procedowali, to pan burmistrz. Pan minister, oczywiście. Proszę państwa. Proszę bardzo. Za która z pani? Ja już jeszcze wniosę, szanowni państwo, do tej kwoty 1 294 469 zł. Jest to różnica pomiędzy stawką, która byłaby zaproponowana maksymalną i ona wynosiłaby 42,62 zł, a stawką 38 zł od mieszkańca. I to jest ta różnica. Gdybyśmy przyjęli stawkę, gdybyście państwo, przepraszam, przyjęli stawkę 42,62 mnożąc razy 12 miesięcy razy ilość ilość złożonych deklaracji, to musielibyśmy stawkę, przy takiej stawce byłby dochód 11 941 613 zł. Natomiast biorąc pod uwagę stawkę 38 zł na ilość złożonych deklaracji, ilość miesięcy, czyli 12, to ten dochód jest obliczony na kwotę 10 647 144 zł. I ten 1 294 469 to jest różnica dochodu, który wpłynąłby albo nie przy tej stawce 38 i 42,62. To jest ta informacja. I proszę pani radna Kolasa. Jeszcze raz powtórzę, w dokumencie, który dostaliśmy na spotkaniu dotyczącym gospodarki śmieciowej, przedstawiono nam kwotę 1 491 000, że dopłacamy również przy tej stawce 38 zł. Rozumiem, tak jak rozmawialiśmy podczas przerwy, że my dzisiaj głosujemy metodę, tak jakby na sposób rozliczania tych śmieci, to po pierwsze głosujemy stawkę, ale od wysokości stawki jest uzależniona kwota, którą pobierzemy z budżetu, tak naprawdę z innych zadań, z innej działalności na to, żeby rozliczyć system śmieciowy w danym roku czy w danej umowie dwuletniej. Ja nie wiem, z czego ta różnica wynika. Nie jestem przeciwna stawce 38 zł, natomiast dalej nie rozumiem tej różnicy pomiędzy 1 500 000 w pierwszym wyliczeniu, a uchwałą, która obejmuje kwotę 1 300 000. I dlatego ja się wstrzymam. I tyle, dziękuję. Czy jeszcze jakaś, proszę. Przepraszam, nawet wyjaśnienie takie drobne, to też nie możemy mówić, że ten pierwszy tabela, którą państwo dostali, był dokumentem. Uchwała i uzasadnienie jest dokumentem, natomiast były wstępne informacje. Tak jak powiedziałam, każda kwota jest tutaj do potwierdzenia, natomiast nie możemy traktować tej pierwszej informacji jako już dokument. Po błędnych wyliczeniach pracownik tutaj państwu próbował wyjaśnić, ale pani skarbnik wyjaśniała i jest to trudna materia, tylko ja tylko zwracam uwagę, pierwszy materiał, jaki państwo dostali jakiś, no nie wiem ile, dawno temu, był, jako traktujemy w tej chwili jako materiał roboczy. Proszę, pan wiceprzewodniczący Grzegorz Rosiak. Panie przewodniczący, szanowna pani burmistrz, szanowna rado. No, powstało nam tutaj rzeczywiście troszeczkę zamieszania, przy czym ja chciałem zauważyć, że w tej uchwale mamy zapisane, że to jest szacowana kwota do dopłaty. Szacowana to znaczy przewidywana. Natomiast no, też mamy pewną świadomość, że w trakcie roku tego wiele ludzi zmienia deklaracje, wychodzi z systemu, wchodzi do systemu, gdzie mieszkają i tak samo, jeśli nam braknie w tym systemie, albo nam musimy dopłacić. Również może być taka sytuacja, że się okaże, że rzeczywiście to jest przeszacowana ta kwota, którą mieliśmy planowaną. W związku z tym tak samo na każdej sesji zmieniamy WPF i zmieniamy budżet, w związku z tym na pewno to nie rzutuje. Znaczy tu jest, jak mówię, kwota szacowana. Więc no, bardzo dobrze, że tu koleżanka i kolega radny zauważyli pewne różnice, ale uważam, że nie jest to jakaś no, sprawa, która coś rzutuje na tą uchwałę, tym bardziej, że tą uchwałę w sumie te 38 zł i tak musimy podjąć, bo to jest kwestia stawki, którą musimy przyjąć, żebyśmy nie zostali w nowym roku ze śmieciami pod domem lub pod blokiem.